Dante. Rakita. No! Siemano, witam serdecznie na kanale, ja jestem Jankes. Dzisiaj zajmiemy się samolotem Grumman F-11 Tiger, czyli nagrodą główną z lotniczych gwiazdek z ostatniego eventu Summer 2020. Powiem tak, historia tego samolotu przypomina mi historię Saaba, ponieważ podczas tej dziwnej konotacji Saaba z Oplem dostał Saab od Opla samochód. Do zrobienia. W sensie, że macie samochód, zróbcie sobie z niego to, co chcecie po swojemu, ulepszcie jego bezpieczeństwo i tak dalej. Tak jak to zwykle robicie. Natomiast finalnie wyszedł to zupełnie inny samochód. I było tak kilkukrotnie z tymi Saabami. Natomiast tutaj w 1952 roku Grumman rozpoczął prywatny, czyli ten niefinansowany przez US Navy program mający na celu modernizację myśliwca F9F6-7 Cougar. No i finalnie zrobili z niego to. Zupełnie, kompletnie inną konstrukcję. Marudzą na ten samolot gracze War Thundera, że nie jest dostatecznie szybki, że jest średnio zwrotny, że traci prędkość. Okej, no nie jest to najlepszy TIE Fighter na świecie. W porównaniu do niemieckich na przykład samolotów, które będziemy spotykać, na przykład, nie wiem, G91, która ma 28 sekund pełnego zakrętu, czasu pełnego zakrętu, Horten ma 21, MiG ma 22 sekundy, faktycznie wypada cienko. Tylko że tak, te samoloty raczej nie latają z takimi prędkościami. Jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo, bardzo dużą prędkość. Kręcimy tutaj sobie spokojnie 1213 km na godzinę. Z uzbrojeniem tutaj akurat AIM-9B, tymi PPGA rakietami, faktycznie tam mamy zmniejszoną troszeczkę prędkość. No ale hej, jesteśmy o 200 km na godzinę szybsi. To do samego uzbrojenia, rakiety, którym nie można ufać. To na pewno nie można ufać. Hity tymi rakietami są bardzo, ale to bardzo oportunistyczne. Natomiast jesteśmy w stanie zaufać tym Browning Coltom 20mm, ponieważ no, może się wydawać, że 500 amunicji jest małą ilością amunicji, którą może wieść ze sobą samolot na pokładzie, ale uwierzcie mi, nie są aż na tyle szybkostrzelne, żebyśmy się zbyt szybko z tego wypruli, ponieważ szybkostrzelność wynosi tylko i wyłącznie 7,3 kg na sekundę. To do samej charakterystyki lotu. Najlepszą opcją jest nie robić czołówek, jednak stawiać się za wrogiem. Natomiast nikt nie jest na tyle głupi, żeby nam na to pozwolić. Także mówię, te rakiety najlepiej w linii prostej. Tylko że to jest ciężkie do wykonania. Aczkolwiek nawet jeżeli nam się to uda, rakiety gubią się przy 3 km. Nie daj Boże pod słońce. Rakieta się gubi, poleci w słońce. Wszystko dlatego, że rakiety kierowane są przez czujnik podczerwieni. No a słońce w War Thunderze jest zmapowane jako źródło światła. I niestety, ale jeżeli strzelamy rakietą pod słońce, nawet jeżeli cel będzie w zasięgu kilometra, a będziemy strzelać w okolicy słońca, że będziemy mieć po prostu słońce w kamerze, rakieta odbije. Co do samej rozgrywki, ja bawię się świetnie. Naprawdę świetny samolot. Jest to mój pierwszy samolot supersoniczny. I uwierzcie mi, nawet w moich rękach, gdzie nie jestem jakąś tam turbogwiazdą latania, ten samolot naprawdę daje radę. Może nie jest aż tak PPGA friendly, ale po kilku meczach, które sobie nim zagrałem, żeby się po prostu z tym obyć, z całym sprzętem, z rakietami kierowanymi, ponieważ nigdy z tego nie strzelałem, tym bardziej nigdy nie latałem samolotami, które mają 500 sztuk amunicji, daje radę. Co do samego samolotu, no to tak jak już mówiłem, mamy sidewindery, mamy dwudziestki, silnik, jest to silnik Wright J65, jest to turboodrzutowy silnik o ciągu 32, o ile się nie mylę, chyba 32, momencik, tak, niestety tutaj nie mamy ciągu, w sensie pokazanego ile mamy.
ciągu, także 32,9 kN. Mamy ciąg silnika. Na dopalaczu, na WEP-ie mamy 46,7 kN, co naprawdę daje radę. Można bardzo szybko zrobić pułap bez wytracania praktycznie prędkości. Jako drugi samolot US Navy, bo pierwszym był tutaj Douglas F4D Skyray, złamał barierę dźwięku. Także jesteśmy w stanie robić spokojnie sobie lot supersoniczny. Samolot w ogóle powstał w 1952 roku, o ile tego nie mówiłem, a pierwsze obloty były już 30 czerwca 1954 roku. Samolot, takich ciekawostek, zestrzelił się sam. I może to dziwnie zabrzmieć, rzeczywiście, ale rzeczywiście zestrzelił się sam. Podczas pierwszych oblotów maszyny pilot po prostu leciał w górę, pikował, wykorzystał sobie, postrzelał sobie z działek, no i zanurkował. I leciał sobie w tym nurku, amunicja zaczęła wracać w kierunku Ziemi dzięki sile grawitacji. No i niestety został zestrzelony przez samego siebie. Na szczęście pilotowi się akurat tutaj nic nie stało. Po badaniu maszyny wyszło, że no, cały profil pasuje właśnie do tych 20. I no kurde, jak to? No tak, zestrzelił się sam. Także no co, z ciekawostek, historii, no dużo nie ma co o nim mówić. To będzie tyle. Widzimy się w rozgrywce. A jeszcze przypominam o tym, że jest Twitch. Jest też no opcja zafollowowania, ewentualnie jak ktoś tam chce subskrybować, to zapraszam serdecznie. Tutaj wyświetla się lista obecnych subskrybentów i wspierających. I zapraszam również do subskrypcji, bądź też nawet do wspierania, jeżeli chcecie, tego kanału na YouTubie. Na Twitchu streamuję głównie w niedzielę, wtorki oraz czwartki, ale też zdarzają się czasy, że jak mam czas, to po prostu streamuję, kiedy mi się przypomni. W sensie te 3 dni są żelazne, ale włączam też streamy w ciągu tygodnia. Także zapraszam do oglądania, miłego, tyle ode mnie. No, znowu mam pakiet losty. Widzisz, gdzie mnie znosi? Nie. 7% pakiet lostów! Ledwo! 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 17% pakiet lostu. Stream stoi. Stream stoi, wszystko chodzi. 300 na godzinę. Ale wiesz, to jakbyś nie podniósł, byś wieżę wyrwał. Wiem. O, patrz, kurwa, bombowiec. No, dlatego chciałem brać bombowca. To co, sisko? To jest bombowiec? Ja. Tak. Ale uważaj na bomby, bo jak pierdzielnie, to już nie ma zmiłów. Ale ja idę. Już zrzucił bombę. Dobra, już bomb nie ma. Nie, on jeszcze ma chyba, nie, wraca? Loka no. Mam. Lightning u góry. Lightning? No, zrobię. Very, very frightening. Dobra, 400. Ja pierniczej, myślałem, że... Będę leciał 400 i to już jest taki trochę... O Jezu, Hunter. Chyba dostanie bana. Nie, jego rakiety. MiG 17 należał. Jo. Mi 15 na lewo, w piątkę. O, Swift, nie. Let's not fuck with that. O Jezu. Jak ty żeś to zrobił? Pistoletem, gościu. Wystawiłem za szybę, rzuciłem kamień. Some had stated Baggett used a revolver and not a semi-automatic, while others claimed he was a first lieutenant and not a second lieutenant. And the most common description. MiG 17, Ej, na bukie coś mam. Ma właśnie 500 na godzinę. Help me. Czekaj, zrób coś, help me. Lecę, spokojnie. O, lightning na mojej dupie. Op, op, op. Na bukie. Opa. Mam 3 na dupie.
ty, w moją stronę. FJ4B. No, ej, bez obrazy, panie kolego, łatwiej. O, prawie go miałem. I kobla trzecia. Almost got him. Szybciej. Lightning, nie! No! Jeszcze ich nie namierzam, szybciej. No i nie. Co to, tam 37 wam najwyraźniej. Lost control, come on. O, uciekają. Hunter. Ale minąć dwie rakiety. No. Brrt. Nie? Bo on idzie ze mną. Ej, ale no, MIGA 17 to jebne. Dobra. Tutaj teraz cicho, że no ja. Za szybko leciałem. Zerwało ci skrzydła? Nie. Po prostu za szybko leciałem na moje pistolety. Ej, rakiety, weź użyj rakiet. Rakiety szybciej lecą niż ty. E, tam. Wystrzeliłem w dwie. Gonię teraz MIGA. Dobra, idę na F8, E6. MIG leci we mnie. Nie masz Huntera. Nie. A kurde. Są do bazy, ja nie mam. Dalej. A przecież to wiem. O ja pierniczę, jakie samochody. Mam loka na Hunterze. Mam loka na Hunterze. Otóż nie. No. Czego nie masz czarnego? Ale czego nie masz czarnego? O, dostałem po skrzydle. Idę zobaczyć. Hunter, please. Go straight. Kurde. Huntery to teraz będą najmykane. Za późno zacząłem strzelać. Czy ty masz nadal 10G? Non-stop jo. O, jeden, wejdzie na mnie. Hunter F za mną. I jeszcze F piątka. Tak. Wejdzie na mnie. No. Dobra. Nie ułatwię im. O Jezu. Lost control. Hunter F. Nic mi nie zrobił. Na dupie masz. O Jezu, na czołówę jeszcze jeden. O ja pierdolę. Nic mi nie zrobili. Shaymank F piątka jest na dupie. Rakieta. Woohoo! Dodge that bullet. Noooo! Ej, teraz polecę tym. Jeszcze rakieta, jedna rakieta. Wiem. Nie! Nie! Doganiają. Nie doganiają. Dogania, tamte. Rakieta. Nie! No! No! Kurde, rozpadł. Ona umarła. No! You are the chosen one. No! Tak dobrze szło. Come on. Okej, 2 F11 mniej. Nice. Coś właśnie zniszczyło naszą bazę. Natomiast nie minąłem się z niczym po drodze i radar też mi niczego nie podświetlił. To ciekawe. Patrzcie, to tylko 5 km wysokości, nikogo, kompletnie nikogo tu nie ma. O, hello. Hello. Ja chcę tego F-11 dziabnąć. Naprawdę się zgubiła. Leci prosto. Powinien być lock. I? Uda się?
Chyba nie. Szkoda mi trochę tej rakiety w tym momencie. Dobra, spróbujemy. Ach, teraz zacząłeś się ruszać. Oj, 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 oj. O tak, 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 o tak. Dobra. Jeden mniej. Poszły na niego tylko trzy rakiety bez sensu. I w końcu musiałem go załatwić działkami. I to był przedostatni. Ha! Okej. Dopalimy wroty w stronę ich lotniska. Właśnie dostałem informację o trafieniu krytycznym. To bardzo ciekawe. O, jest. Nice. Teraz spróbuję go dogonić. I dopiero tak z 3 km mu palnąć rakietą, bo jednak mimo wszystko nie trakują te rakiety zbyt dobrze. Jakim cudem ty się oddalasz, gościu? Jakim bożym cudem? Dobra, w locie płaskim. W takim razie powinienem go dorwać. Robi bardzo dziwny zwrot. Lock, lock, lock. Nie. Bryt. 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 No i to wszystko. Nie wiem, czemu marudzą ludzie na ten samolot. Ten samolot jest świetny. Bawię się nim doskonale. Naprawdę doskonale. Polecam. Jeżeli go sobie zrobiliście, nie wymieniajcie. W sensie wymieńcie go sobie za kupon. Nie sprzedawajcie go. To nie ma sensu. Ten samolot jest naprawdę dobry. Tylko no niestety koszta naprawy tego samolotu są kuriozalne. Ale hej, sami widzieliście, daje radę. Naprawdę daje radę. Dobra, to będzie na tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Salut. Yeah, it was an intense experience. You know, I just did the work. Watched a lot of retarded people. Spent time with them, observed them. Watched all the retarded stuff they did. Then again, I always found mere observation in and of itself as a tad rudimentary. Sometimes we gotta dig deeper than mine.